Najstarsza w naszych zbiorach jest księga, która pochodzi z 1579 roku. Nasze starodruki biblioteka nabywała w latach, kiedy była jeszcze biblioteką wojewódzką i istniało województwo pilskie. Pierwszy starodruk został zakupiony w 1976 roku, ostatni w 1989. Większość o tematyce religijnej. Starodruki są w zaskakująco dobrym stanie. Oprawione w drewno i zwierzęcą skórę, ręcznie szyte kartki z czerpanego papieru są znacznie trwalsze od współczesnych publikacji. Starodruki z pilskiej biblioteki, a jest ich 10, ze względu na swoją wartość rzadko wystawiane są na widok publiczny. Pracownicy biblioteki postanowili jednak umieścić je na wystawie wirtualnej. To przekład Biblii z języka greckiego na łacinę w formie słownika. Wyjęli z szafy stare księgi, nagrali o nich wykład i umieścili w sieci. Można go obejrzeć na stronie powiatowej i miejskiej biblioteki.